Cześć! Co wspólnego mają ze sobą rzeczowniki rodzic i kibic? Pierwsza wspólna cecha, którą na pewno słyszycie, to że oba te rzeczowniki, rodzic, kibic, są zakończone głoską c. I zanim opowiem Wam coś więcej na temat rzeczownika rodzic i kibic, to zróbmy taki mały krok do tyłu i spójrzmy na inne rzeczowniki męskoosobowe, które też na końcu, nie zawsze to będzie ostatnia głoska, ale gdzieś tam na końcu będą miały c i zobaczmy, jak wygląda liczba mnoga. Spójrzmy na rzeczowniki, które kończą się sylabą ec. I prawdopodobnie wiecie, bo ta informacja jest praktycznie w każdej książce, gdy spojrzycie na tabelkę z formami męskoosobowymi, literka c oznaczająca głoskę c i zobaczycie, że chłopiec chłopcy w liczbie mnogiej, cudzoziemiec, cudzoziemcy też w liczbie mnogiej, czyli ec zamieniamy na c. Chłopcy, cudzoziemcy. Także to jest pierwsza grupa rzeczowników męskoosobowych zakończonych na ec. Druga grupa rzeczowników męskoosobowych zakończonych z głoską c gdzieś tam na końcu to te, które mają na końcu ca. I sprzedawca, sprzedawcy w liczbie mnogiej. Kierowca, kierowcy w liczbie mnogiej, a więc ca zamieniamy też na c. I kolejna właśnie grupa tych rzeczowników męskoosobowych, które mają c. Natomiast rzeczowniki rodzic i kibic, mimo że też mają tam na końcu c, to zachowują się inaczej. I jeśli spojrzycie na tabelki gramatyczne w różnych podręcznikach, to niewiele z nich pokazuje właśnie te wyjątki, powiedzmy wyjątki, bo jest ich mało. Więc rzeczownik rodzic i kibic, one nie tylko kończą się na c, one się kończą na ic. Rodzic, kibic. I w przypadku tych rzeczowników liczba mnoga wygląda inaczej niż tych poprzednich. Liczba mnoga to rodzice. Liczba mnoga to kibice. Do tych dwóch rzeczowników możemy dodać jeszcze dwa. Dziedzic, dziedzice. Szlachcic, szlachcice. O dziedzicach, o szlachcicach prawdopodobnie rzadko będziecie mówić, ale już formy rodzice i formy kibice będziecie używać bardzo często, zwłaszcza na poziomie B1, a zwłaszcza będziecie używać rzeczownika rodzice, opowiadając o sobie, o swoich bliskich, o swojej rodzinie. Więc pamiętajcie, te rzeczowniki męskoosobowe, które mają cy na końcu, a konkretnie te, które się kończą na ic, właśnie, bo te na c rozdzielają nam się na dwie grupy. Pierwszą już widzieliście, chłopcy, cudzoziemcy, sportowcy i tak dalej. A tutaj mamy to ic, które powinno Wam zasygnalizować, że końcówka to będzie e, a więc ic, ice. Rodzice, kibice. I zróbmy teraz małe ćwiczenie. Sprawdźmy, czy to zrozumieliście i czy to zapamiętaliście. Pokażę Wam rzeczownik męskoosobowy w liczbie pojedynczej i zastanówcie się, jak będzie wyglądać forma w liczbie mnogiej. Odbiorca. Odbiorcy. Sportowiec. Sportowcy. Rodzic. Rodzice. Kibic. Kibice. I na koniec odpowiedź na pytanie, czy moi rodzice to kibice? Powiedziałabym, że moi rodzice to sportowcy, ponieważ nie tyle lubią oglądać sport, co lubią sport aktywnie uprawiać. A więc moi rodzice to sportowcy. I tym sportowym akcentem kończę dzisiejszą lekcję. Do zobaczenia. Na razie, cześć.